Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 46. odcinku z serii City Skylines. Na moim kanale, jak wiemy, mamy drobną powódź w jednej z części naszego miasta, ale jest to spowodowane tym tutaj, że po prostu tutaj podniosłem dno rzeki. No i w związku z tym niektóre części miasta poszły na dno, ale to sobie z tym tutaj zaraz poradzę. A jak ja sobie z tym poradzę? Zaraz zobaczycie. Dobra. Na razie wyrównać ten obszar. Dobra, mamy to. Teraz droga. Page down, page down. I teraz tak. Teraz trójpasmówka. Wyznaczamy teraz tak. Teraz burzymy ten kawałek. Wysypujemy tutaj fragment. Tutaj wysypać proszę. O, tak. Tak i tak. Teraz wybrać ziemię stąd, proszę. Okej. Dobra, mamy zalążek zachodniego obszaru przemysłowego. Jak tutaj ten cmentarz? Czy oni go opróżniają, czy co z nim robią? No, powolutku go opróżniają, ale to jest takie tempo, że ja pierdzielę. Tutaj widzę tylko gigantyczny korek wyjazdowy. I tu jakiś korek się widzę zrobił. Dobra, to na razie nie jest coś, czym ja się planuję przejmować, bo na razie musimy wyznaczyć tutaj znowu ten obszar. Ten szczyt musimy zrobić. A więc bierzemy ziemię i jedziemy. I zaraz będziemy powtarzać operację, którą zrobiłem tutaj przed chwilą. Czyli burzymy ten kawałek. Raz, dwa. I to jest teraz tak. Tu jest poziom minus. Chwila, moment. Okej. Czyli tu i teraz potrzebujemy ten
poziom. Dobra. No to jedziemy. Dobra, mamy to. Tu będzie coś takiego. I'm Penem, host of Ma's official radio. We just received a letter from Magdalena, who works as a psychologist. Dear Penem, even though I like your show and your interesting talks, I sometimes Dobra. Find the way you express your opinions a little bit blunt. Tak. Everything can't be resolved through facts. There are other aspects to take into consideration, like emotions, innate drive, and values. However, I do like the music you play and your informative commentary. Magdalena. Magdalena, I understand you, but I find it hard to come up with a suitable response. I will think it over and get back to you with an answer. I think better with some... Nie. Wyrównanie terenu teraz. Mhm. Coś takiego. I teraz tak. Dajcie mi tutaj tą trójpasmówkę, po ile ona tutaj miała być? 1980, ok. Dobra. Error. I już pasuje, dobra. Burzymy. Teraz potrzebujemy tylko podłączyć jeszcze ten kawałek. Więc burzymy. Page up, page up. Tak. Dobra. I tutaj powtarzamy tą operację. Dobra, i tutaj teraz mamy ten górny poziom, tak, okej. No i teraz potrzebujemy tutaj tej drogi dwupasmowej przemysłowej za ile? Za 1500. Okej, spoko. Więc wyrównujemy teraz tutaj ziemię. Dobra, i teraz za 1500 potrzebujemy, tak? No dobra, to nie będzie żaden problem, tak? Tu. Tutaj, dobrze. Dobra, i ta centralna część tutaj, po ile ona była? Po 500, dobra. Tak.
Okej, no to teraz co? Z racji tego, że mamy akurat taki fajny teren, który w miarę dobrze pasuje, możemy sobie pozwolić na to, żeby w miarę szybko rozbudowywać tą dzielnicę. No to jedziemy, nie? Zachodni obszar przemysłowy to będzie obszar rolniczy. Problem w tym, że nie mamy tutaj za bardzo uprawnych ziem. To może być problem. Dlatego będziemy musieli rozpocząć od importowania podstawowych produktów i będziemy je po prostu przetwarzać. Zrobimy coś takiego trochę jak Unia Europejska, ponieważ Unia Europejska... Jak myślicie, kto jest największym producentem żywności na świecie? Unia Europejska. A jak myślicie, kto jest największym importerem żywności na świecie? Unia Europejska. Teraz zapytacie, że kurwa co? Jak? Jak możemy być jednocześnie największym importerem i jednocześnie największym eksporterem? No, w bardzo prosty sposób. My po prostu importujemy najwięcej na świecie żywności nieprzetworzonej i eksportujemy najwięcej na świecie żywności przetworzonej. Taka prawda. Na przykład Unia Europejska importuje mnóstwo chmielu, powiedzmy, a eksportuje dużo piwa. Albo importujemy dużo winogron, a eksportujemy mnóstwo wina. Na tym to polega. I moje miasto przyjmie podobną strategię w tym momencie, żeby importować nieprzetworzone produkty rolne, a jednocześnie eksportować już przetworzone produkty rolne. To może być bardzo dobry sposób tutaj na rozwój dla nas. Szczególnie, że mamy całkiem spore ilości ludzi, którzy są gotowi podjąć pracę, bo jak widzimy, mamy zapotrzebowanie na strefy przemysłowe, a nie na strefy mieszkalne, a więc to przemysł szuka ludzi. Znaczy nie, odwrotnie, to ludzie szukają przemysłu w tym momencie. A to oczywiście jest bardzo dobra wiadomość. Dobra, jedziemy. Tak. Kurczę, no. Zapomniałem. Tak. I teraz ta dwupasmówka tutaj była ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek. I ona była po 600, nie? Po 500, dobra. Pięć kratek odstępu. Czyli to będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj 500, ok. 2, 3, 2, 3. Czy tam jest też 800? Sprawdźmy to jeszcze dla pewności. Tak, okej. Czyli teraz tak, burzymy, wybieramy obszar rolny. Główny budynek farmy. Mały budyneczek, muszę przyznać. Spodziewałem się czegoś więcej. Zaznaczmy zatem obszar przemysłowy. Dobra, to będzie zachodni obszar przemysłowy.
Dobra. Teraz chwila. Takie jeszcze rzeczy techniczne. Dobra. Przepisy, tego typu rzeczy. Zaraz to będziemy ustawiać. Najpierw dzielnica. Dzielnica wschód, poziom 2 to będzie. Dobra. Wschód, poziom 2. Nie, to będzie poziom 2, zachód. Jakie tu są przepisy? Zagospodarowanie przestrzeni, podwyżka, zakaz palenia, recykling. Dobra. Poziom 2, zachód. Poziom 2, zachód. Przepisy teraz. Przepisy poproszę. Chyba coś nam się zbugowało z przepisami. Trudno. Przeboleję to przynajmniej na jakiś czas. Dobra. Teraz woda. Doprowadzimy teraz wodę tutaj. Potrzebujemy jedną geotermię, która będzie nam ten obszar napędzać. O! To mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje, podatki. To mnie nie interesuje, to mnie interesuje, to mnie interesuje i to mnie interesuje. Dobra. Dobra. Przepisy, ulepszona kontrola BHP mnie tutaj interesuje. Widzę, że tutaj mamy straty teraz na pieniądzach. Mały sad może być wykorzystywany do planowania wypłaty. Małe pastwisko. Pokażcie no mi to. Za mało surowca. Chwila.
To nie jest dobre, co ja tu widzę. To nie jest dobre. Zmiana planu. Burzymy. Burzymy, burzymy i teraz robimy tak. Ten kabel przerzucimy tu. Tą geotermię się zburzy. Tą geotermię się przeniesie. Dobra. Dajcie mi pożyczkę. Taką pożyczkę na szybko. Chwilówkę mi dajcie. Tutaj szybko zasilimy tą część miasta. Druga geotermia będzie generować na razie hajs. Znaczy generować energię, ale co spowodowało taki odpływ pieniędzy? Nie wiem, ale zaniepokoiło mnie to. Ten obszar tutaj mi się nie podoba. A tutaj był inny plan, wiecie? O kurde, inny plan. Chwila, daj, chwila, chwila, chwila. Młyn. Obszar rolniczy do poziomu drugiego trzeba by zupgrade'ować. Tutaj nad tym jeszcze pomyślę. Ja tu mam plan. Pokażcie mi te zasoby jeszcze raz. Tutaj tak nie za bardzo. No nie, nie, nie wcisnę tego rolnictwa tu nigdzie, bo rolnictwo wymaga ode mnie, żebym... Rolnictwo wymaga ode mnie, żebym produkował coś z tego rolnictwa, a ja nie mam takich ziem tutaj. No trudno. Dobra, lecimy... To polecimy trochę inaczej. W
Wprowadzamy tu przemysł 4.0. Zrobimy to inaczej. Zrobimy tutaj po prostu obszar przemysłowy, ale będziemy go robić wsparciem na przemysł taki bardziej eko. Filtrację odpadów tutaj wprowadzimy. The Brontosaurus. For millennia, these gentle and graceful giants roamed the earth. No dobra, niech jest tak. Lush vegetation of the time. Their mere existence transformed the landscape. And made a lasting impact on our world. It's that legacy that Dino Oil is proud to continue by using their eons-old dead bone goop to fuel your five-door wagon, making it the oldest form of recycling there is. Dino Oil, embrace the power of bones. Can you hear it? Listen closely. Dobra. It's the sound of refreshment. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. My name is Penem Eskinen, and I am very excited. We are now able to broadcast live to our former... Dobra, gasimy wszędzie. Jak to się nazywa? Światła na skrzyżowaniach. No tu nie powinno być nic takiego, nie, tutaj nic takiego nie ma, bardzo dobrze. Kurczę, no, nie podoba mi się ten fakt, że nie dam rady tutaj wcisnąć tego przemysłu rolniczego, ale to jest związane z tym, że ten przemysł wymaga, żebym ja po prostu produkował to jedzenie, a ja nie jestem w stanie go produkować, bo ja mam same nieurodzajne ziemie, więc kurde, no lipa, lipa i to okropna. Ale tutaj widzę, że powoli ten sektor przemysłowy nam się będzie rozwijał. Tu niestety nadal mamy potworny korek, którego nijak nie jestem w stanie się pozbyć, a tutaj nam Atlantyda powstała. No po prostu Atlantyda. Jakbym wysypał tutaj trochę ziemi. Żeby zmniejszyć ilość wody, która jest w stanie tutaj napływać. Myślę, że to by coś mogło pomóc. Albo, ej, jeszcze lepiej, ja mam pomysł. Ja wiem, co ja zrobię. Jezus, ale jestem głupi. Patrzcie, co ja zrobię. Zamkniemy tutaj to przejście. Zamknąć tutaj
Wchodzimy tu. Bierzemy płytki kanał. I robimy po prostu kanał, którym my sobie tą wodę tutaj doprowadzimy w takich ilościach, jak będę chciał. A, widzicie? Główka pracuje! I tym optymistycznym akcentem sobie ten odcinek zakończymy, ponieważ jest on już wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie na pewno wzrośnie nam ilość mieszkań po tym, jak pozbyliśmy się sektora Atlantyda. Tym samym wzrośnie też pewnie ilość pieniędzy w moim budżecie. I będziemy nadal pracować nad zachodnim obszarem przemysłowym, który, myślę, będzie miał szansę tutaj nieźle nam się rozwinąć, a tym samym dać nam też te bardzo przeze mnie pożądane 36 tysięcy populacji, które z kolei pozwoli mi na wykupienie kolejnej kafelki, a tym samym pozwoli mi na ogarnięcie tutaj tego obszaru, podłączenie tutaj autostrady oraz wykasowanie do końca tej dzielnicy i zrobienie tutaj jeszcze w tym miejscu dzielnicy rekreacyjnej, w której zrobimy rezerwat. Myślę, że to będzie całkiem spoko plan na najbliższe odcinki, ale tak jak mówię, to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.